troszeczkę złożony, bo nadchodzące zmiany prawne na rynku kryptowalut, Mika i Polska ustawa o kryptowalutach. O tej polskiej ustawie to w zasadzie można byłoby dużo mówić, ale powiedzmy sobie szczerze, ona będzie się jeszcze zmieniać, więc powiemy sobie, co tam ciekawego jest. Niemniej pamiętajmy, że to jest dopiero projekt. To, co już projektem nie jest, to jest Mika, która już obowiązuje, to jest rozporządzenie europejskie. Różnica jest taka, jeżeli chodzi o przepisy europejskie, jeżeli ktoś nie wie, to wytłumaczę, że Mika jest rozporządzeniem, czyli już obowiązuje de facto wszystkich europejskich, tak? Gdyby to była dyrektywa, takie też się zdarzają, to wtedy byśmy czekali na implementację. Ale mimo to mamy ustawę o kryptowalutach, projekt, to jest niefortunna nazwa, aczkolwiek mamy taki projekt, więc będą jeszcze dodatkowe, pojawiły się dodatkowe przepisy w Polsce. Bardzo ciekawe, które, no jestem ciekawy, jak ta debata będzie przebiegała, bo są tam różne interesujące zagadnienia. Ale zacznijmy od początku. To znaczy, skąd się wywiały regulacje? Tak, pozwolę sobie zacząć. Mam nadzieję, że to działa. Zacząć może poetycko. Kiedy pisałem też tekst dla bardzo tutaj cenionego fachowca na rynku, tekst prawniczy, szukałem wstępu dla tego artykułu, który miał opublikować, i znalazłem taki wstęp, który pochodzi z House of Commons Treasury Committee, który przygotował raport o kryptowalutach w 2018 roku, i oni tak ładnie nazwali rynek kryptowalut, nazwali go dzikim zachodem. No i szanowni państwo, coś w tym było. Bo generalnie, oczywiście, możemy sobie Bitcoina i inne rzeczy, które się pojawiają gdzieś tam, przypisywać do obowiązującego prawa, aczkolwiek takich regulacji stricte, które regulowałyby rynek, nie było. I one się pojawiły, i pojawiła nam się Mika, tak? I Mika jest bardzo istotna, bo ona wprowadza nam będzie kryptoaktywy. No i właśnie, teraz przeskoczę sobie może do rysowania, bo to jest bardzo istotne. Bo żebyśmy zrozumieli tak naprawdę, co się dzieje na rynku kryptowalut, musimy sobie przedstawić różne wizje. Więc zrobimy w ten sposób, że wprowadzimy do tej naszej prezentacji kilku bohaterów. Pierwszym bohaterem będzie student ekonomii na piątym roku. Nazwijmy go Bartek, tak? No i Bartek jest studentem ekonomii, jest na piątym roku. Bartek fascynuje się różnymi rzeczami. Bartek ostatnio znalazł raport. Raport przygotowany przez Bank Rozliczeń Międzynarodowych, w którym to zwrócono uwagę, że przyszłością jest niejaki finternet. Tak, finternet, czyli lokowanie, tak jak internet jest dużą wartością dla człowieka, tak finternet miałby polegać na położeniu człowieka na środku i udostępnieniu temu człowiekowi jak największej gości oczywiście usług finansowych, ale za pośrednictwem internetu. Po drugiej stronie mamy prawniczkę, panią mecenas, Igę. Nazwijmy ją sobie Iga. Iga jest prawnikiem, a w zasadzie powiedziałem mecenasem, tu możemy przyjrzeć na przykład radcą prawnym. To będzie nam tutaj się bardzo ładnie spinało. Mamy też trzecią osobę, Tomka. Tomek generalnie nie skończył studiów, w końcach stwierdził, że on po prostu idzie w biznes i założył kantor wymiany kryptowalut i generalnie sobie zajmuje się tą wymianą. Jest wolnościowcem, uważa, że to był bardzo dobry ruch, bo generalnie dzięki temu przyspiesza obrót, pomaga w obrocie kryptowalutami, no generalnie gdzieś tutaj widzi w tym biznesie duży potencjał. No i teraz Bartek, zachłyśnięty tym raportem, o którym wspomniałem, doczytuje sobie w raporcie, wróćmy jeszcze do Bartka, doczytuje sobie w tym raporcie, że pojawia się tam jakieś takie słowo tokenizacja. W tym raporcie nie ma pojęcia, co prawda, kryptoaktywów, ale jest pojęcie tokenizacji. Bartek korzysta z usług Tomka, więc idąc do Tomka, pyta się go, czymże jest ta tokenizacja, bo przecież on z tokenów korzysta i je wymienia u Tomka. No i Tomek mu tłumaczy, no słuchaj, no masz tutaj takie Ethereum i to jest sobie na tym Ethereum te różne takie, jak tutaj pan powiedział, z którym rozmawiałem, zanim zaczęliśmy wykład, altcoiny, kupujesz, wymieniasz, no i one właśnie powstają w wyniku tokenizacji, bo tam mamy takie smart kontrakty i takie tokeny się pojawiają, w którymi ty tutaj tradujesz. I tak mniej więcej o to Bartkowi tłumaczył, no i Bartek gdzieś tak faktycznie zachłysnął się tą tokenizacją, bo przypomniał sobie rzeczywiście, że w tym raporcie było napisane, że przyszłość to platformy, na których będzie właśnie w wyniku możliwości tokenizacji
będzie możliwe nabywanie za jakiś różnego rodzaju stokenizowany, że tak powiem, aktywów, typu nieruchomości, akcje i tak dalej, wszystko w jednym miejscu. I spodobało mu się to bardzo, no i był zainteresowany, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie świata kryptowalut. I tutaj odkrył, że właśnie no jest ten Ethereum i na tym Ethereum właśnie różne tokeny się pojawiają. No a przy okazji jeszcze, no przecież jest Bitcoin, tak? Zresztą jak sami Państwo widzicie, nasi bohaterowie, jak ich połączymy, to wychodzi nam słowo Bit. No i oczywiście Bartek strasznie się tym zainteresował i stwierdził, że on jak skończy ta studia, to on też pójdzie w biznes kryptowalutowy, no ale że tak jakby zapaliła mu się lampka, chyba wszystko musi być uregulowane, no to przypomniał sobie, że trzeba znaleźć prawnika. No i Tomek korzysta z usług Ini, która jest radcą prawnym i mu powiedział, słuchaj, ja mam koleżankę, pójdziesz pogadasz z nią, why not? Nie, to się dowiesz, czym ta tokenizacja jest, jak to jest właśnie z wydawaniem tych tokenów. No i Bartek poszedł sobie do Igi, bo go to bardzo zainteresowało. Zresztą widział, że Tomek bardzo swobodnie obraca sobie w tym kantorze. No i mówi, Igi, słuchaj, ja zainteresowałem się tokenizacją, widzę, że takie biznesy kryptowalutowe powstają, powiedz mi, co ja mam zrobić. No i Iga mówi, słuchaj, to jest wszystko fajnie, bardzo się cieszę, że się tym zainteresowałeś, ja ci pomogę, zaraz wszystko ci powiem. Najważniejsze, jak chcesz być emitentem, to musisz mi powiedzieć, co chcesz tokenizować, co to będzie za token, bo tak się akurat składa, że wyszło nam rozporządzenie MiCA, które właśnie podaje nam definicję kryptoaktywów. A kryptoaktywa, gdybyśmy teraz przeszli sobie z powrotem do prezentacji. A kryptoaktywa to po prostu cyfrowe, tak podaje nam rozporządzenie, cyfrowe odzwierciedlanie wartości lub prawa, które da się przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonej rejestru lub podobnej technologii. Proszę zwrócić uwagę, to nie jest tylko i wyłącznie definicja, to jest bardzo szeroka definicja, która w ogóle nam wskazuje, że raz kryptoaktywa to jest naprawdę bardzo szerokie pojęcie, tak? A z drugiej strony to nie musi być tylko i wyłącznie DLT, to może być coś zbliżonego, tak? Więc prawodawca się zabezpieczył, jakby co, że tak naprawdę możemy pod pojęciem kryptoaktywów bardzo wiele rzeczy sobie rozumieć. Nie ograniczał tego tylko do technologii blockchain. No ale okej, Bartek dowiedział się od Igi, że takie rozporządzenie jest, no i że jest kryptoaktywa. No ale on mówi tak, Iga, super, ja czytam definicję kryptoaktywa, no i tutaj nie ma nic o tokena. A on mówi, no tak, masz rzeczywiście rację. Ale byś sobie zjechał w dół, bo jak się okazuje, że akurat Unika definiuje kilka różnych tokenów, no to zauważysz, że przy definicji tych tokenów pojawia się, że jest to rodzaj właśnie kryptoaktywa. Więc token to jest jakiś tam rodzaj kryptoaktywa, ponieważ w MiCA zdecydowano się, że w związku z tym, że ta definicja jest bardzo szeroka, to trzeba po prostu niektóre z kryptoaktywa dodefiniować. No i dlatego jest bardzo istotne, Iga tłumaczy dalej właśnie Bartkowi, żebyś mi powiedział, co ty chcesz tokenizować, co ty chcesz iść, czego chcesz być emitentem, tak? No bo jeżeli chcesz być tym emitentem i chcesz jakieś tokeny wypuścić, bo tak zakłysnąłeś się tą ideologią, to musisz mi dać powiedzieć co. Bo na przykład może chciałbyś wypuścić tylko i wyłącznie tokeny na przykład użytkowe, tak? Bo MiCA zna takie pojęcie, utility tokens, to są takie tokeny, które na przykład można gdzieś tam wykorzystywać, i to one nie są też aż tak bardzo dzięki temu uregulowane w MiCA, czy przerwę może powiem tak, nie mają aż takiego, takich obowiązków niesamowicie jak HIP, no to są takie tokeny użytkowe, można sobie wydawać na przykład do promowanki swoich produktów, etc. To ma przeglądarkę Brave. A wiecie, że tam też są tokeny użytkowe? Dokładnie. I za korzystanie z tej przeglądarki dostajecie właśnie takie utility tokeny. I te utility tokeny, jeżeli byśmy wzięli sobie MiCA, tak, czyli to rozporządzenie kryptoaktywa, to one właśnie w tej definicji się zawierają. No dobrze, no okej. Okay. No i to w takim wypadku pyta się jej Bartek, co tam są jeszcze jakieś tokeny. No i ona mu tam tłumaczy, że generalnie. No, że generalnie są jeszcze inne opisane tokeny i możesz tam na przykład znaleźć sobie na przykład Asset Reference Tokens, tak? Czyli rodzaj kryptoaktywów, który nie jest tokenem pieniądza elektronicznego i który ma na celu utrzymanie stałej wartości z odniesieniem się do jakiejkolwiek innej wartości lub prawa lub ich kombinacji z tym co najmniej jedną walutą
urzędowo. Tak? Czyli to możemy mieć też taki token, który utrzymuje jakąś stabilną cenę w związku z tym, że jest właśnie połączony z jakąś inną walutą urzędową. Ale możemy mieć też electronic money token, znaczy token będący e-pieniądze, czyli rodzaj kryptoaktywa, której celem jest utrzymanie stałej wartości poprzez powiązanie z jedną z walut urzędowych. Przepraszam, bo tam powiedziałem o kombinacji i o wartościach. Rozpędziłem się. Przepraszam, mój błąd. Oczywiście chodziło mi, że electronic money token to będzie powiązanie mieć z jakąś walutą urzędową, a przy asset reference token, jak sama nazwa wskazuje, mój błąd, mamy powiązanie po prostu z jakimś innym, na przykład możemy mieć innym aktywem. Więc widzimy tutaj, że pojawiają nam się tego typu dwa rodzaje. Oczywiście możemy jeszcze rozbudować je sobie. To miejsce, prawda, w definicjach specific derivatives wyrażone, ale możemy sobie na przykład, właśnie Iga zwraca uwagę, słuchaj, bo jeszcze tego, oczywiście Bartka to nie będzie dotyczyć, bo nie ma takiej możliwości, ale generalnie możesz jeszcze mieć taki problem, że możesz trafić w kategorię znaczących tokenów, tak? Czy możesz mieć znaczące tokeny będące pieniądzem elektronicznym, albo znaczące tokeny będące powiązane z jakimiś aktywami, tak? I wtedy jest bez problem, no bo tak jakby podchodzi Bartek, gdyby mógł takie tokeny zrobić, po to ostrzejszy reżim. No ale nie zrobi takich tokenów, ponieważ no, one wynikają z naprawdę dużych możliwości osoby, która chciałaby je zdebitować. I tutaj o tym w 59 preambuły Mika właśnie zwracam to uwagę, że niektóre tokeny związane z aktywami i tokeny będące pieniądzem elektronicznym należy uznać za znaczące ze względu na potencjalnie dużą bazę klientów, ich promotorów i udziałowców i ich potencjalnie wysoką kapitalizację rynkową. No i teraz pojawia się pytanko. Bo to jest chyba mniej więcej jasne, tak? Starano się uregulować różne tokeny i tak dalej w kontekście tej tokenizacji. I skąd się wzięły znaczące tokeny? Czemu tam się pojawiły? Czemu wprowadzono takie zastrzeżenie? I dlaczego mówię, że Bartek raczej nie będzie w stanie tego zrobić? Zresztą generalnie nikt z nas raczej nie będzie w stanie tego zrobić. No i generalnie ciężko, żeby była teraz na rynku ktokolwiek to zrobił. Już tłumaczę, o co chodzi. Bo generalnie nasz prawodawca, nasz regulator działa w ten sposób, że wprowadził te przepisy ze względu na sytuację na rynku, która miała miejsce. I tutaj odniosę się do artykułów, które bardzo ciekawie to opisują, przygotowane przez nieżyjącego już profesora Sandnera z Frankfurtu i panią dr Ferreira, gdzie oni wskazują, że regulator miał dwie takie sytuacje, w których powiedział nie, ja muszę zrobić regulację, bo może być źle, tak, jeżeli teraz ich nie zrobię. Pierwsza sytuacja to było tak zwane DKICO, czyli Initial Coin Offering, kiedy właśnie przeprowadzano te tokenizacje, ale tokenizacje odbywały się w taki sposób, że większość z tych tokenów nic nie była warta. Tak, to jest, trochę tych przypadków było. A druga sytuacja związana była z tym, że pojawiła się na horyzoncie Libra. I gdyby ta Libra weszła faktycznie i byłaby właśnie pewnego rodzaju kryptoaktywem, no to niewątpliwie jest tak szeroką definicją, to mielibyśmy duży problem, ponieważ mielibyśmy token, który byłby powiązany z bardzo dużą bazą klientów. Bo chodziło o to, żeby powiązać go z bazą oczywiście osób na Facebooku. Tak wtedy Facebook był popularny, nie, jak się wchodziło na Facebooka, to nie było tylko wyłącznie skamów na pierwszej stronie, ale można było też tam coś sensownego zrobić. No i generalnie regulator w związku z tym stwierdził, że musi wprowadzić takie pojęcia, musi te wszystkie tokeny w jakiś sposób uregulować. No ale no dobrze, wspomniałem tutaj o profesorze Sandnerze, który no, już nie żyje, a tak się zdarzyło. I on wprowadził coś takiego, co można byłoby śmiało nazwać matrycą Sandnera. I ona wygląda mniej więcej tak. No i ona chyba już upraszcza to, co powiedziałem, do maksimum, jeżeli chodzi o to, co, gdzie i jak jest w tym zakresie tej mitry. To jest, zwróćcie uwagę, mamy te utility tokens, tu są właśnie baty, mamy przykłady też tokenów powiązanych z aktywami, czy tokenów będących pieniądzem elektronicznym. Zwróćcie uwagę, że tokeny mające pieniądze elektroniczne, czy znaczące tokeny mające pieniądze elektroniczne raczej nie są tutaj, nie mamy tutaj, tak jak powiedziałem, nic wskazanego na chwilę obecną, bo i też na horyzoncie nic nam się nie pojawia, ale mamy też na dole, jeżeli zwrócimy uwagę, tokeny powiązane z jakimiś aktywami lub kombinacją właśnie walut urzędowych. I tutaj mamy też znaczące tokeny tego typu i mamy, szanowni państwo, już tutaj przykład się pojawia, a jest tak znaczy. Tak, a tutaj mamy dalej. Tak by zwano już przykład jakichś tokenów, altcoinów, jak tutaj pan by powiedział, które gdzieś już też się kwalifikują. Ale co jest jeszcze ciekawe w tej matrycy? W tej matrycy jest ciekawe coś jeszcze. Ethereum i Bitcoin, no z tak definicją, też się kwalifikują do tego zakresu.
A jednak jakbyśmy sobie przejrzeli poszczególne rozdziały, tak, to zauważymy, że ciężko byłoby nam dostosować Ethereum i Bitcoina pod którykolwiek z tych rozdziałów. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie przejrzymy Mika, to rzeczywiście one się nie pojawiają w definicji, ale w treści znajdziemy tokeny, a znaczy kryptoaktywa, bo tak to jest napisane, które są nagrodą za właśnie działanie w danym systemie, tak? Czyli są nagrodą tego systemu w związku z tym, że ktoś gdzieś tam się w nim działa. Po co to jest zrobione? Oczywiście jest to zrobione w związku z tym, że dzięki temu możemy wprowadzić pojęcie usługi w zakresie kryptoaktyw. Jak wprowadzimy sobie takie pojęcie usługi w zakresie kryptoaktyw, to zobaczymy, że możemy sobie tutaj wprowadzić różne podmioty, które w zakresie tej miki się znajdą, tak? I nagle się okazuje, że Bartek, który tak zazdrościł Tomkowi, że on tak fajnie sobie działa, nie ma Tomek, który tam się nam pojawił w opowieści, który prowadzi właśnie ten kantor wymiany, wcale nie ma tak łatwo. Więc Bartek trochę, że tak powiem, to jego, ten jego styl przereklamował, jak on opowiadał, bo okazuje się, że Tomek też będzie tutaj pod miką, bo on zajmuje się właśnie usługą w zakresie kryptoaktywów. No i jeżeli sobie spojrzymy, to trochę tych punktów jest. Mamy zapewnienie przechowywania kryptoaktywów i administrowania nim w imieniu klientów, wprowadzenie platformy obrotu kryptoaktywami, wymianę kryptoaktywów na środki pieniężne, wymianę kryptoaktywów na inne kryptoaktywa, wykonywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu klientów, plasowanie kryptoaktywów, przyjmowanie, przekazywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu klientów, doradztwo w zakresie kryptoaktywów, zarządzanie portfelem kryptoaktywów, świadczenie usług transferów kryptoaktywów w imieniu klientów. Więc jak widzimy, zakres, jeżeli chodzi o podmioty, które nam się tutaj łapią w związku z kryptoaktywami, jest bardzo duży. Ale jeżeli już jesteśmy tutaj przy tym zakresie, to cofnę się trochę do góry. Bo skoro ten zakres kryptoaktywów jest taki duży, to mam zagadkę. Bitcoin się załapie, tak? Będzie kryptoaktyw. Ethereum się załapie, będzie kryptoaktywem. Tokeny, które możemy sobie gdzieś tam wyemitować w związku z działaniem smart kontraktu, będą kryptoaktywem. Ale a co z NFT? Ma ktoś NFT? Ktoś słyszał kiedyś o NFT? O obrazkach, które tak, no wszyscy słyszeli. To wszyscy słyszeli, nikt nie ma. Okej, rozumiem. No i słuchajcie, i co w związku z nimi? Czy to są kryptoaktywa? Kto uważa, że to są kryptoaktywa, ręka do góry? To są kryptoaktywa. Czyli jeżeli to są kryptoaktywa, to czy one podlegają pod MiCA? Powinny, nie? Ale regulator zorientował się, że rzeczywiście jest taka sytuacja, więc wprowadził punkt, który mówi o tym, że oczywiście NFT są kryptoaktywami, niewątpliwie, ale nie będą miały zastosowania, jeżeli chodzi o MiCA. Nie jest to sytuacja wyjątkowa, bo tak naprawdę, jakbyśmy się wzięli tą matrycę profesora Sandnera, to zauważymy, że on już wcześniej wprowadzał pewne wyłączenia, tak? No i na przykład mamy przecież sytuację, gdzie mamy już pewne instrumenty finansowe na rynku, tak? Każdy się przecież zgodzi, że są, które mogły zostać stokenizowane. No i byśmy mieli w takiej sytuacji troszeczkę bałagan, jeżeli chodzi o działanie, bo przecież, skoro one są już gdzieś uregulowane i teraz je stokenizujemy, to pod jakie regulacje mamy je podciągnąć? I w związku z tym w MiCA wprowadzono, jeszcze wymieniono kryptoaktywa, które, tak jak NFT, które i tak będą wyłączone ze stosowania MiCA, ponieważ one są gdzieś uregulowane. I to jest już, za wysoko połączyłem. I to są następujące kryptoaktywa, które należą do co najmniej z jednej grupy. Instrumenty finansowe, depozyty, w tym lokaty, strukturyzowane środki pieniężne, chyba że kwalifikują się one jako tokeny będące pieniądzem,
pozycje sekurytyzacyjne w kontekście sekurytyzacji zgodnie z definicją zawartą. Nie będę czytał. Ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie inne niż ubezpieczenie na życie należące do grupy ubezpieczeń wymienionych w załącznikach. Produkty emerytalne uznane w prawie krajowym załającej główny cel zapewnienie inwestorowi dochodu na emeryturze itd. Oficjalnie uznane pracownicze programy emerytalne, indywidualne produkty emerytalne, ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny i system zabezpieczeń społecznych objęty rozporządzeniem itd. To już chyba wszystkie wypisałem. I jeżeli mamy kryptoaktywa, które są tak naprawdę efektem tokenizacji tego typu wymienionych przeze mnie różnego rodzaju instrumentów, to one nie też, że tak powiem, nie stosujemy do nich MiCA. Dlatego też profesor Stadler, jak tłumaczył na początku, jak wziął MiCA, to zaznaczył je poza tym zasięgiem. Jest coś jeszcze, co nie jest tokenem i będzie poza zasięgiem. Co jest takiego, co jest poza zasięgiem MiCA, a jest bardzo specyficzne i charakterystyczne dla rynku kryptoaktyw? Podpowiadam. Zdecentralizowane finanse. Tak? Tak zwane DeFi. Czyli jeżeli ktoś sobie gdzieś tam obraca na DeFi, to faktycznie albo zajmuje się czymś na DeFi, nie wiem, na przykład założył jakieś DAO i tak dalej, to nie jest, że tak powiem, w dobry sposób, jeżeli byśmy przeszli przez MiCA uregulowane, ale już te sytuacje, w których, tak jak wspomniałem, ktoś działałby w usłudze w zakresie kryptoaktywów takiej jak tutaj wypisanej, to jak najbardziej jest to na chwilę obecną właśnie poprzez MiCA uregulowane. Tak? Czyli widzimy, że tutaj jest poster, jeżeli chodzi o kwestie doprecyzowania. Tak, no dobrze, ale zaraz jeszcze pokażę, co w związku z tym się dzieje. Wróćmy jednak do naszego tutaj Bartka, bo Bartek zatrzymał się na tej etapie, że chciał tokenizować. On chciał zostać emitentem. Teraz musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. MiCA jest bardzo długim aktem, bo głównie mamy tutaj opisane sytuacje, w których my chcemy zostać tym emitentem. Czy ewidentnie widać, że profesor Stadler i dr Farina wpisali swoje artykuły, mieli rację. Chodzi o to, żeby zapobiec właśnie takim initial coin offering, który był dużym problemem, tak? Pozwoliłem sobie zaznaczyć, proszę zwrócić uwagę, tak przebiegały niektóre właśnie projekty. No i oczywiście Libra, wiadomo. I jeżeli chodzi o initial coin offering, ale nie tylko, to pojawiło się tam takie słowo white paper. I teraz okazuje się, że ten white paper hash będzie uregulowany w MiCA. Czyli jak będziemy chcieli zostać właśnie emitentem jakichś tokenów, to musimy ten white paper odpowiednio przygotować. Do tej pory, jakbyście, nie wiem czy pan pamięta, tam jest ten jeden pan, który tymi altcoinami handlował, przeczytał pan kiedyś właśnie ten dokument emisyjny związany z którymś pana altcoinem. W życiu. No właśnie, bo problem polega na tym, że nawet gdybyśmy zaczęli czytać większość z nich, to są materiały marketingowe. Jest super, a będzie jeszcze lepiej. Tak? Jest super, a będzie jeszcze lepiej, a na koniec jest tak zwana taka formacja, nie wiem czy uznacie. Są różne, jak się bada te wykresy inwestycyjne, są różne formacje. Jest taka formacja, jak wszystko leci na łeb na szyję i czy wiecie, jak się nazywa ta formacja, czy cena spada do zera? Halilen, zwoń na policję, oszukali nas. Tak? I generalnie właśnie dlatego regulator wyszedł tutaj naprzeciw. Ale pojawiło się jeszcze dzięki temu wiele przepisów dotyczących bezpieczeństwa platform wymiany, tak? No bo skoro mamy w tych usługach, które się pojawiają, między innymi prowadzenie platformy obrotu kryptoaktywami, to okazuje się, że tego typu podmioty, nie tylko platformy, ale w ogóle generalnie tego typu podmioty, skoro zostało doprecyzowane jako usługi właśnie związane ze świadczeniem usług kryptowalutowych, łapią się jeszcze na kilku dodatkowych miejscach, na ekstra obostrzenie, tak? Tutaj zrobiłem taką rozpiskę. Ona prawdopodobnie, jak wszystko dobrze pójdzie, to pojawi się drukiem. I generalnie na tej rozpisce, jak sobie zobaczymy, to tak, tutaj mamy MiCA, tak? No i teraz, jeżeli wpadliśmy jako podmiot w ten właśnie świadczenie tych usług związanych z kryptoaktywami, to mamy jeszcze pecha, bo wpadamy w dorę. Tak? I okazuje się, że musimy jeszcze przestrzegać czegoś, czego do tej pory
żadna giełda nie musiała, giełda w potocznie, czyli w potocznym tego słowa znaczy przestrzegać, czyli na przykład kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem, tak? Ile razy tak było, że platforma upadała, bo haker nas zaatakował, no sorry, przepraszamy was najmocniej, siła nara, nie mamy waszych kryptoakcji, tak? To kryptowal. No i teraz pojawia nam się kwestia związana właśnie też z cyberbezpieczeństwem i pojawia nam się DORA. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo tak naprawdę tych przepisów jest bardzo dużo. Gdybyśmy chcieli w kontekście prawa unijnego zastanowić się, co jeszcze, to jest tego dość sporo. No bo nie możemy zapominać na przykład o przepisach związanych z tak naprawdę przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, tak? Też mamy takie przepisy. Co więcej, one też już powoli modyfikują. Możemy zauważyć, że będą też troszeczkę ostrzejsze i będziemy mogli też tutaj w tej sytuacji, nie wiem, czy Państwo widzieliście nowe propozycje, ale to bardziej nie uderzy w platformę akurat, ale w punkty wymiany, bo będą ograniczenia w obrocie gotówką. Więc już tutaj też się pojawiają zmiany, tak? To dotknie niestety różnego rodzaju podmioty, które prowadzą kantory. Tak? Ostatnio przyjechał do mnie znajomy ze Stanów Zjednoczonych, który prowadzi platformę wymiany i powiedział, że on jest zaskoczony, że w Polsce jest tak dużo kantorów, takich fizycznych, że ona czyści z pewnością. No tak u nas jest, trochę i pies. On powiedział, że ciekawe to jest, bo on tego właśnie nie zna. No i u nas niestety też może być z tym problem, bo takie też przepisy się pojawiają. Ale to jest dopiero przyszłość, też pewne jakieś dopiero pojawiają się tutaj w tym zakresie pomysłu. Chociaż raczej bardzo prawdopodobne, że wy. O tym mamy oczywiście też inne przepisy, które się pojawiają. No wiadomo, część z nich i tak wynika z tego, że jak prowadzimy jakieś podmiot szczególnie w internecie, to musimy się do nich dostosować, no bo umówmy się z RODO, po prostu RODO. Ale na przykład mamy też inne przepisy, które pojawiają nam się niefortunnie. Definicja smart contract, tak? Mamy na przykład Data Act, który nie był projektowany w żadnym wypadku pod rynek kryptowalut, czy niechcący regulator wprowadził jeszcze pojęcie smart contract, co może też wpłynąć bardzo mocno na branżę. Więc trochę tych wszystkich przepisów jest. Część nazwałbym cyfrowymi. Niektóre są pozytywne, bo mają stymulować rynek, jak ILC Pilot, a z drugiej strony jest to, jak sama nazwa wskazuje, tylko pilot, ale mamy też przepisy, które mają regulować pewne rzeczy, a przy okazji, jakie regulują, wskażą, kto gdzie jest podmiotem mającym pewne jakieś swoje zobowiązania, ponieważ czy można przy okazji pracować też na załapać się na inne regulacje. Ale Mika jest w tym wszystkim pozytywna, jakkolwiek, bo jeżeli się uda, że ona wejdzie, to będzie można prowadzić rejestr podmiotów, które rzeczywiście spełniają wymogi związane z MiKą i dzięki temu będziemy wiedzieli, że te podmioty faktycznie no, przestrzegają pewnych zasad, tak? Niestety, tak jak wspomniałem, różne platformy miały duży wolumen obrotów i zniknęły, tak? Aczkolwiek MiKa, to jest bardzo fajne, bo oczywiście ktoś powie, ale już była taka lista, tak? Mieliśmy przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i tam też przecież byliśmy wpisywani na listę. Tak, ale to jest każdą. A na MiKę trzeba spełnić pewne obostrzenia, żeby na niej się znać. Niemniej, MiKa nie jest taka zła, jak powiedziałem, ale była pozytywny wyciąg. Ale pojawił się projekt ustawy o kryptoaktywach, gdzie już na samym starcie widać, że to jest samo zło. Dlaczego? Bo nazwa jest palma. Jak można regulować kryptoaktywa? No nie, powinno być ustawa o rynku kryptoaktywów. A tu już na samym początku ktoś popłynął i stwierdził, że będzie projekt ustawy o kryptoaktywach. Okej, przyjmijmy, tak się potocznie mówi, mówimy też rozporządzenia sztucznej inteligencji, a wiadomo, że nie regulujemy sztucznej inteligencji, tylko ludzi. No i tutaj tak samo widzimy, że pojawiają się już pewne przepisy, no i niestety te przepisy, które pojawiają nam się w projekcie ustawy o kryptoaktywach, dla nich zawsze są przemyślane. Ja widziałem co najmniej kilka uwag, które zostały złożone i no zobaczymy, jak one będą w przyszłości procedowane, ponieważ nie wszystkie zapisy w tej ustawie są fortunne, a ponadto no, pojawia się jeszcze kwestia tego, że będziemy mieli kwestię raportowania w KNF, więc bardzo poważne tutaj obowiązki związane z prowadzeniem działalności związanych z kryptoaktywami, więc wypadałoby, żeby to było to przez zrobienie. Jak to będzie wyglądać, zobaczymy, to jest na razie projekt, zgłoszono różnego rodzaju uwagi, więc wersja finalna dopiero nam się pojawi, jak cała dyskusja się zamknie. Pamiętajmy jednak, że z tej całej dyskusji bardzo sporo do powiedzenia też będzie miała Komisja Nadzoru Finansowego,
A tak tylko zdradzę, że jak się jeździ po świecie na różnych konferencjach, to można usłyszeć, że mamy najsurowszego nadzorcę w całej Europie. No i to chyba wszystko, bo nie chcę Państwa tutaj do 21 ciągnąć, a już 20 za chwilę wybije, więc może jakieś Q&A, może jakieś pytania.